10 adaptacji filmowych Władca Pierścieni, zaznaczam, będą to różne produkcje, również te dotyczące Hobbita, także można powiedzieć, że pokażę Wam 10 adaptacji proza Tolkiena z różnych okresów. Hobbit, trylogia filmowa produkcja amerykańsko-nowozelandzkiej łącząca gatunek fantazy z filmem przygodowym. Jest to filmowa adaptacja powieści Hobbit, czyli tam z powrotem autorstwa Tolkiena wprowadzona do kin jako prequel trylogii filmowej Władca Pierścieni. Producentem, współscenarzystą i reżyserem całego projektu jest Peter Jackson. Początkowo Hobbit miał składać się z dwóch części, jednak w lipcu 2012 roku Peter Jackson poinformował, iż w związku ze sporą ilością wciąż niezrealizowanego materiału literackiego, ekipa wróci na plan i nakręci dodatkowe zdjęcia. Całość zaś zostanie zaprezentowana w trzech filmach. Zdjęcia rozpoczęły się w 2011 roku we Nowej Zelandii, zakończyły się w 2012 roku Tamże. W związku z decyzją o podzieleniu przedsięwzięcia na trzy obrazy w wakacje 2013 roku twórcy udali się na plan w celu dokręcenia brakujących scen do trzeciej części. Niestety film nie jest najlepszy, jest przekombinowany, przesadzony i bardzo odbiegający od prozy Tolkiena. Co zrobić? Tak to bywa. Umieściłem te trzy filmy w jednym punkcie, gdyż ten film był sztucznie wydłużony dodatkowymi wątkami. Z oryginalnego Hobbita zostało max dwie godziny materiału. Hobbit, ale nie ten Hobbit, mówił o radzieckim filmie Wspaniała podróż pana Bilbo Bagginsa, Hobbit przez dziką krainę, przez ciemny las, za górami, misty, tam i z powrotem z 1985 roku. Jest to niskobudżetowa adaptacja książki Hobbit. W filmie wystąpił Zinowy Gert jako profesor, Michał Daniłow jako Bilbo Baggins, Antoli Rawikowicz jako Thorin i Igor Dmitriw jako Gollum. Pająki, smałk czy mroczna puszcza zostały przedstawione jako marionetki. Gobliny są podobne do człowieka z małym makijażem i zostali przedstawieni przez tancerzy z Leningradzkiej Państwowej Akademii Teatralnej Opery i Baletu, podobnie jak mieszkańcy Lake Town. Nieźle, prawda? Hobbitit to fińska miniserialowa seria Fantazy na żywo. Jest adaptacja Władcy Pierścieni z 1993 roku, jednakże ogranicza się do opowieści o Frodzie i samie. Ich przygody są opowiadane przez sama wiele lat później publiczności młodych hobbitów. Hobbit, przedstawiony jako Hobbit Tolkiena, był pierwszą filmową adaptacją Hobbita stworzoną przez Geina Dicza. W 1966 roku. Film został wyprodukowany przez Williama Snydera i zajął mniej niż miesiąc. Film ma około 12 minut i został stworzony tylko po to, by Snyder mógł przedłużyć jego licencję na władcę pierścieni i odsprzedać je Torkianowi i jego wydawcom, na czym zarobił 100 tysięcy dolarów. Zaznaczam, że jest to kompletna abstrakcja i wiele rzeczy się nie zgadza. Hobbit, film animowany z 1977 roku, produkcji Ranking's Bass i Topcraft. Film jest adaptacją powieści Tolkiena pod tytułem Hobbit, czyli Tami z powrotem. Film miał premierę w amerykańskiej telewizji NBC 27 listopada 1977 roku. Reżyserami są Arthur Rankin Jr. i Jules Bass. Scenariusz napisał Romeo Miller na podstawie powieści Tolkiena. Fabuła filmu jest podobna do fabuły powieści, jednak niektóre elementy występujące w powie Powieści zostały znacznie zmienione lub usunięte. Teksty piosenek występujące w powieści zostały w filmie zastosowane lub znacznie rozszerzone i uświetnione dla potrzeb filmowych. Władca Pierścieni, amerykański film animowany z 1978 roku. Film jest pierwszą ekranizacją powieści na Władca Pierścieni. Ekranizacja obejmuje około półtora tomu powieści, czyli tak do bitwy w Helmowym Jarze. Animacja została zrealizowana techniką rotoskopową. O dziwo twórcy podeszli do tematu bardzo poważnie i udało im się stworzyć kawałek całkiem interesującego materiału, także ten film polecam, bo warto obejrzeć. Nie jest to arcydzieło, ale ma ten swój klimat. Powrót króla, film animowany z 1980 roku produkcji Rankin Bass i Top Craft. Jest to filmowa adaptacja powieści Władca pierścieni, dwie wieże oraz powrót króla. Film jest często uważany za sequel filmu animowanego Władca pierścieni, o którym opowiadałem przed chwilą, jednakże całkowicie różni się stylistyką. Ten film został zrobiony przez twórców Hobbita, zaś film Władca Pierścieni został zrobiony przez innych twórców. Przez to film Władca Pierścieni Powrót Króla przypomina stylistyką Hobbita, a Władca Pierścieni opowiadający o drużynie pierścienia i dwóch wieżach jest zupełnie inny stylistycznie. Wiem, trochę skomplikowane, ale co zrobić. Film Powrót Króla z 1980 roku jest... Oparty na drugiej i trzeciej części powieści Tolkiena dwóch hobitów wraz z Golumem podąża, aby zniszczyć jedyny pierścień. Reszta drużyny wdaje się w walkę ze wojskami Saurona. Drużyna Pierścienia, pierwszy film z trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Światowa premiera filmu odbyła się 19 grudnia 2001 roku. Film otrzymał 4 Oscary za muzykę, zdjęcia, charakteryzację i efekty specjalne na 13 nominacji. Otrzymał również dwie MTV Movie Awards w kategoriach Najlepszy Film i Przełomowa Rola Męska za rolę Orlando Bluma. Film otrzymał Nagrodę Ugo w kategorii Najlepsza Prezentacja Dramatyczna w 2002 roku. Dwie wieże. Drugi film z trylogii Władca Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Światowa premiera miała miejsce 5 grudnia 2002 roku. Film otrzymał dwa Oscary za efekty specjalnej i montaż dźwięku na sześć nominacji. Otrzymał również cztery MTV Movie Awards w kategoriach najlepszy film, najlepszy zespół, najlepsza rola wizualna i... Najlepsza scena akcji, czyli bitwa o Helmowy Jar. Scenariusz do filmu otrzymał nagrodę UGO w kategorii najlepsza prezentacja dramatyczna w 2003 roku, Powrót Króla. Trzeci i ostatni film z trylogii Władca Pierścieni, powstały w koprodukcji kinematografii amerykańskiej-nowozelandzkiej w reżyserii Pitara Jacksona. Światowa premiera filmu odbyła się 17 grudnia 2003 roku. W 2004 roku film zdobył 11 Oscarów we wszystkich kategoriach, w których go nominowano. Film otrzymał również dwie MTV Movie Awards w kategoriach Najlepszy Film i Najlepsza Scena Akcji, czyli Bitwa na Polach Pelenoru. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zapraszam was również na kanał Światowa Historia oraz na kanał Inwigilator, gdzie poruszam temat trylogii Tolkiena, nawiązuję do różnych rzeczy właśnie w tym filmie oraz opowiadam o religijnym podejściu Tolkiena do życia. Myślę, że jest to dość ciekawy odcinek, no jeden z lepszych, także tam właśnie was zapraszam. Ponadto na kanale Światowa Historia w ostatnim czasie poruszam temat dotyczący broni. Myślę, że to też Was zainteresuje, ponieważ zdaję sobie sprawę, że jest w Polsce wielu zwolenników powszechnego dostępu do broni, którego aktualnie nie ma. Staram się tam wyjaśnić, dlaczego to nie jest najlepszy pomysł i podać jakieś konkretne argumenty. I zapowiedziałem odcinek, w którym będę odpowiadać na komentarze dotyczące właśnie broni. Zrobię taką trochę debatę, dyskusję, coś w tym stylu. Także myślę, że to może Wam się spodobać i z tego względu chciałbym Was zaprosić na kanał Światowa Historia, na którym możecie napisać swoje opinię na temat broni, podać swój argument, na który być może właśnie w nadchodzącym odcinku, w jednym z nadchodzących odcinków opowiem. Ponadto dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny film. Bo bardzo mi to pomaga, i na historii już w ostatnim czasie zrealizowałem kilka odcinków opartych na komentarzach ludzi. Mam nadzieję, że coś takiego. Uda mi się również zrealizować na kanale Światowa Dyszka, jednakże no niedużo jest takich komentarzy konkretnych, stwierdzających mm, cokolwiek na ten temat. Ponadto dajcie znać, czy wolicie raczej jakieś takie suche fakty, rankingi, coś w tym stylu, czy raczej opiniotwórcze odcinki, w których i wy będziecie mogli stworzyć własną dyszkę w komentarzu. Ja wiem, że niektórzy nie wiedzą, co to jest subiektywizm, więc tych osób nie pytam o zdanie, pytam tych, które jeszcze coś tam ogarniają. Także czekam na komentarze, Światowa Historia Broni i tak dalej. Trzymajcie się, cześć.